Cześć kochani, pierwszy vlog od dawna dzisiaj będzie. Zapraszam Was, będzie o porcelanie, będzie o bibelotach, oczywiście z odzysku. Pokażę Wam moją wycieczkę na tak zwaną giełdę w Krakowie, na Rybitwy, dobrze mówię, chyba tak. Dzisiaj czekam też na rodziców i zobaczcie przy okazji mój salon. A propos dywanów, to jak mnie o jakiś czas już oglądacie, jeśli oglądacie mnie od początku albo od dłuższego czasu, to wiecie, że jestem fanką ręcznie tkanych dywanów. No już zmieniłam dywany na zimę, bo ja mam inną wersję zimową, a inną letnią. A to dlatego, że tutaj w lecie się chodzi dużo i tutaj mam drzwi balkonowe z tyłu, jak widzicie. I wychodzi się i tędy się cały czas chodzi w lecie, są te drzwi otwarte non stop. No więc tutaj dywany takie większe nie miałyby sensu wtedy. Natomiast w zimie jest dosyć chłodno. Tutaj ten dom nie jest jakiś taki bardzo szczelny, ponieważ jest drewniany. I w związku z tym te dywany tutaj nam pomagają zachować takie ciepło, wiecie, i też przytulność taką zimową. Także dzisiaj już jest wersja zimowa. Pokażę Wam też dywan właśnie, który kupiłam do sklepu. Przepiękny dywan, przebitki z tego dywanu, bo on jest obecnie w praniu, ponieważ wyprałam go nie tylko, że sama, to jeszcze dałam go do prania. Będzie dostępny dla Was, jest to dywan z kaszmiru i wełny. No i pokażę Wam też te wszystkie rzeczy. To teraz zapraszam Was na przebitkę z tego targu. Byłam tam dwa razy, to jest tylko jedna przebitka tutaj, a później już zobaczymy rzeczy, które już są w sklepie oraz rzeczy, które dopiero zamierzam tam dać. Cześć kochani! Przyjechałam dzisiaj do Lumpex Open Air, a właściwie to jest taki bazar, giełda się nazywa. Giełda różnych rzeczy i samochodowa w Krakowie. I zaraz Wam pokażę, co tu można kupić. Trochę sfilmuję, trochę będę robić zakupy. I potem pokażę Wam różne bibeloty, które kupiłam albo dzisiaj, albo ostatnim razem. Także zapraszam Was już teraz i oczywiście zasubskrybujcie koniecznie. I polubcie filmik. Moi drodzy, i jestem już na giełdzie. Zobaczcie, tutaj są stoiska z przeróżnymi rzeczami. Dużo jest nowych, oczywiście takiego chińskiego chłamu przeważnie, ale właśnie jest też cały taki plac z używanymi rzeczami. Buty, jak widzieliście, ciuchy, meble, rowery, maszyny, przeróżne rzeczy, najczęściej z Niemiec lub z Holandii sprowadzane. Nawet jak widać było zestaw perkusyjny tutaj. No i przeróżne bibeloty, walizki, koszyki, no wszystko do domu, można powiedzieć. Naprawdę jak szukacie tam jakichś takich vintage rzeczy do domu, to można mnóstwo fajnych rzeczy wygrzewać za pół darmo. Oczywiście są sprzedawcy, którzy się tam cenią i naprawdę aż tak śmiesznie wygórowane ceny jak na te stan tych rzeczy, bo niektóre te rzeczy naprawdę są już w takim opłakanym stanie. No ale niektórzy naprawdę tam fajne ceny potrafią dać, a jak będziecie w niedzielę już tak po 12, to są wyprzedaże, na przykład można kupić wszystko po kilka złotych i wtedy wyszukujecie sobie swoich skarbów, tak jak ja to tu zrobiłam. Widzicie, no tak to wygląda, takie są warunki, po prostu trzeba grzebać w takim niemalże, no wygląda to trochę jak takie rumowisko. No taki właśnie plac, targ, nie jest to taki targ staroci, gdzie wszystko już jest ładnie wyczyszczone, wystawione. Tutaj mamy taki namiot i właśnie to jest takie miejsce w tym namiocie, gdzie sprzedają rzeczy już takie wyselekcjonowane, drożej, ale powiem Wam, że też różne tam są rzeczy, i wartościowe, i takie mało wartościowe też. Ale ceny już są dużo wyższe niż na tych takich do wygrzebywania stanowiskach. Ja tutaj oglądałam sobie porcelanę, bo porcelanę mieli naprawdę ładną. Niektórą oczywiście, niektóre tam bibeloty były naprawdę całkiem ładne. Tutaj jest taki przepiękny zestaw w kolorze fioletowym, złocony. Ale no ceny też były już tam adekwatne do tego. No ale właśnie jak nie chce Wam się już się grzebać w tych, za przeproszeniem, śmieciach, to możecie właśnie iść do takiego miejsca, które też tam jest na giełdzie, i już sobie kupić takie bardziej wyszukane, konkretne i bardziej może w lepszych warunkach trochę sobie je kupić, te rzeczy. No ja tam też nic nie kupiłam, ale oglądałam, po prostu byłam ciekawa, jak to wygląda. Ale tutaj na przykład większość miejsc wygląda tak, że w kartonach leżą rzeczy. No i niestety powiem Wam, że tu znalazłam piękny dzbanek, ale bez pokrywki.
dwa nawet takie czajniczki, przepiękne malowane naczynia i bardzo dużo zniszczone, no bo ci sprzedawcy nie zwracają uwagi na to, czy to jest jakieś wartościowe, czy nie, wrzucane to jest do tych pudeł, przy przenoszeniu te rzeczy się ubijają, no i rzadko kiedy można znaleźć coś skompletowanego. Znalazłam tam raptem jedną rzecz, taki bardzo piękny, szklany wazonik, który zobaczycie, nie ten, który tu oglądam niebieski, chociaż też był przyjemny, ale był utłuczony. No i powiem Wam, że byłoby dużo pięknych rzeczy tam, ale niestety, no tak jak mówię, dużo poniszczonych, utłuczonych, zdekompletowanych. Gdyby nie to, to naprawdę można byłoby tam poznajdywać prześliczne rzeczy. Znalazłam takiego Chińczyka z porcelany, w końcu pan sobie go jednak dosyć drogo wycenił i nie wzięłam. O, tutaj ręcznie malowana popielniczka, ale postanowiłam jednak nie kupować rzeczy do zachęcania ludzi do palenia. Stwierdziłam, że to nie będzie do końca chyba moja działka. Także naprawdę spędziłam tam chyba 40 minut w tych pudłach, ale jak widać, tu talerz przepiękny, utłuczony. Było naprawdę tam dużo rzeczy, ale bardzo dużo zniszczeń i aż mi było żal tych wszystkich rzeczy, aż się serce kraje, tak piękne rzeczy, ale poniszczone, potłuczone. No niestety, tak ci sprzedawcy to traktują. Nie da, no nic z tym nie zrobimy. Może się coś uda uratować. Przy okazji postanowiłam Wam pokazać tutaj trochę naszego sklepiku. Mamy trochę nowości tam, mamy nowe szafki. Tu mamy szafkę, w której mamy swoje tam rzeczy, które potrzebujemy w sklepie po prostu. Jakiś termos, takie rzeczy. No i coraz robi się tam bardziej zapełniona przestrzeń. Troszkę przemeblowałyśmy, przywieźliśmy obrazki. Jest, myślę, teraz bardzo przytulnie. Przynajmniej my mamy takie odczucie, że jest przytulnie. No i pomału to już zaczyna nabierać takiego właściwego kształtu. Teraz zobaczycie tam zbliżenie na kącik właśnie z bibelotami, bo mamy tam kącik biżuteria vintage i właśnie bibeloty, porcelana. Tutaj to niebieskie to jest kwestia odbicia tych LEDów z podłogi, także to tym się nie przejmujcie. Mamy przepiękny komplet, który zobaczycie zaraz w przebitkach zdjęciowych. Tutaj komplet z Bawarii, do którego dokupiłam dzbanek teraz w idealnym, perfekcyjnym stanie. No przepiękne, prawdziwe, z prawdziwej porcelany, bibeloty. Ja wybieram tylko takie naprawdę perełki, które i kształtem, i materiałem, i jakby miejscem też ich wytworzenia, manufakturą się wyróżniają. Tutaj takie piękne z niebieskim wzorem z Maastricht znalazłam, z Holandii. Tu mam też takie unikaty pojedyncze, taka piękna porcelanowa filiżaneczka. Bardzo mi się spodobał wzór tej filiżanki i jej kształt też jest taki perfekcyjny. No jest kilka takich, tu jest jakiś taki bardzo fajny, czy to wazonik, czy jak to tam nazwać, ze szkła dmuchanego. Zaraz zobaczycie, o, tutaj jest filiżanka, o której mówiłam, w zbliżeniu. Chciałam, żebyście zobaczyli te detale. Tutaj mamy przepiękny mikrowazonik, ręcznie malowany i sygnowany, co zaraz też zobaczycie. Tutaj jest podpis osoby, która malowała wzory. No i to dmuchane szkło, które ma piękne takie żółte wykończenie, bardzo fajne do nowoczesnych wnętrz. Przepiękne są też te filiżanki z Maastricht, właśnie ręcznie malowane kobaltem. W doskonałym stanie, żadnych tam nie ma uszkodzeń. Są po prostu, moim zdaniem, boskie, prześliczne. Cztery takie są ze spodeczkami. Mam nadzieję, że spodeczek, o, też jest spodeczek. Też zrobiłam zdjęcie mu. No i tutaj jest właśnie komplet tych białych, złoconych z Bawarii, czterech filiżanek, do których zobaczycie zaraz w kolejnej przebitce filmowej dzbaneczek, bo kupiłam właśnie taki ośmiokątny dzbanek, bardzo w podobnym stylu, w tej samej kolorystyce ze złotym wykończeniem. No i to jest moja chyba ulubiona, z kobaltowym pasem, taka filiżanka prześliczna, niemiecka. Też jest tutaj jeszcze nawet naklejka nie zdjęta, ale jest w idealnym stanie. I mam taki piękny pastelowy komplet porcelanowych filiżanek ze spodeczkami, oczywiście na 8 osób. Jedną z rzeczy, które kupiłam, jest taka muszla, a pokażę Wam dlaczego, bo ja tutaj mam taki motyw muszli trochę. Widzicie, jest taki beżowo-kamienno-śródziemnomorski wystrój mojej łazienki. Tutaj szafka, którą przerabiałam pod umywalkę w takim stylu shabby chic.
No i zobaczcie, mam właśnie takie różne tutaj rzeczy w łazience w stylu muszli. To jest muszla ceramiczna taka, o, której trzymam szczotkę. Prawdziwe muszle, mam też taki pojemnik w kształcie muszli. No i kupiłam sobie właśnie za 3 złotówki na tym targu przepiękny z prawdziwej porcelany taki pojemniczek, w którym trzymam mój taki kamień do masażu, czyli kamień gua sha i tą rolkę do twarzy. Naprawdę śliczny. Tutaj jest trochę pogłos w łazience, sorry za ten dźwięk. Ale o. Bardzo mi się, mega mi się podoba, jest przepiękny. Uważam. Także o. Mam taki zestawik teraz muszlowy. Idziemy dalej. No i moi drodzy, pokażę Wam teraz, co tutaj mamy. Najpierw pokażę Wam porcelanę, bo już widzieliście tą porcelanę, która jest w sklepie. Kupiłam przepiękny komplet śniadaniowy. Tak go nazywam, bo były to rzeczy na sztuki po kilka złotych wycenione. No i udało mi się znaleźć tylko 2 filiżanki, więc skompletowałam taki zestaw dla 2 osób z lat 60. Przepiękny, zobaczcie. Naprawdę piękna porcelana Bawaria. W pięknym kształcie 2 filiżanki są. O. Schodeczki do tego oczywiście są. Tu jedna filiżanka ma taki mikro ubytek w środku, ale ja się tym nie przejmuję, bo to i tak są starocie. 2 talerzyki do jedzenia i jeden taki ekstra, na przykład na chlebuś, na bułeczki, czy tam na coś. 2 nóżek na śmietankę albo na sok do herbaty, zależy. No i taka mikrotacka z pojemniczkami, takimi jajcareczkami. O, tak to nazwijmy. Taki komplecik śniadaniowy dla 2 osób kupiłam do sklepu. Jest po prostu przeuroczy, na przykład do nowoczesnego wnętrza będzie moim zdaniem po prostu przepięknie wyglądał. Z jednej strony trochę zabytek, z drugiej strony przeurocze, kolorystycznie i taki nowoczesny w swoim kształcie, taki designerski komplet. Idziemy dalej. Słuchajcie, wygrzebane przeze mnie w tych potłuczonych rzeczach, to aż smutno było patrzeć. Przepiękne też filiżanki, to jest Kachla marka. Takie w kolorze takim złotym i w kolorze takim jej miedzi jakby to, o. Tutaj może będzie widać, że tam ten drugi kolor to jest taka miedź. O, spróbujemy to pokazać. O. Prześlicznie zrobiona filiżanka i talerzyk. Taki mikrokomplet. Teraz mam cudowne po prostu talerzyki z lat 60. No po prostu kocham takie talerzyki. Jak ktoś taką kolorystykę ma, pastelową, to moim zdaniem kolekcja takich talerzyków w kolorach pastelowych ze złotem i w tych takich kształtach takie trochę art deco, to jest no po prostu to jest prześliczne. Każdy jest inny trochę. Zobaczcie, ten jest w ogóle w perfekcyjnym stanie. No uwielbiam ten styl po prostu. Jejku, jakby mnie to, że ja już mam niebiesko-białe wszystko, to ja bym sobie zostawiła te talerzyki, bo są po prostu prześliczne. Jestem w nich mega zakochana. Naprawdę są no, przepiękne. Kocham je. Następnie mamy piękny dzbanek, jak nowy, z Bawarii. Fabryka w Bawarii. Zobaczcie, jakie ma cudowne detale. Taka porcelana, bardzo, bardzo fajna. Malowana złotem. I wszystko jest w perfekcyjnym stanie. Tu nie ma absolutnie żadnych wad, żadnego ubytku. I przepiękny kształt ma też ten dzbanek na herbatę, czy też na kawę. Tak szczerze to nie wiem, czy to jest na herbatę, czy na kawę. Ale jest w idealnym stanie po prostu. Cud, że się uchował wśród tych wszystkich rzeczy potłuczonych i po prostu aż było mi żal tych pięknych przedmiotów, takich zniszczonych tam. Przepiękny kryształowy dzbanek, popatrzcie. Nie dzbanek, przepraszam. Wazonik złotem malowany tutaj. I jest różowy. No po prostu jest też boski. Patrzcie, jakie ma tu piękne detale. Nie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ładna rzecz. Ten wazonik z kryształu. Przepiękny po prostu. To od razu Wam pokazuję, jak pomalowałam tacę do sklepu. W taki nowoczesny sposób. Jest czarna i ma takie tylko kolorystyczne detale, a z tej strony jest czerwona. O,
Moi drodzy, jeszcze mam jedną rzecz, może uda mi się ją Wam pokazać, ale jeszcze ją myję. Także to jest porcelana, która będzie prócz tamtej w sklepie. A teraz pokażę Wam coś pięknego, co moja mama mi dała. A z Ameryki, torebka taka vintage. I ona jest z metalowych takich części, taką łuskę jakby tworzą one. Może się Wam uda usłyszeć, jaki dźwięk ma ta torebka. Jak ona jest w dotyku jak wąż. Jest tak niesamowicie przyjemna i gładka. To jest metal, to nie jest żaden plastik, tylko to jest zrobione chyba z takiej stali pozłacanej, albo jest to metal w tym kolorze, tak trudno powiedzieć. Tylko jedna wada tej torebeczki jest taka, że niestety, ale urwany jest ten jedwab w środku i to muszę, spróbuję to naprawić bardzo misternie, zszywając to ręcznie, cienką igiełką i przyszywając tak, jak to jest przyszyte tutaj, widzicie, ręcznie do tej torebki, do takiej spiralki, która jest w tym miejscu. Tutaj jest jakiś emblemat właśnie tej torebki. Także jest przepiękna moim zdaniem. Naprawdę jest boska. Coś takiego, jakieś cudeńko na jakąś, do pięknej sukienki, na jakąś galę, na jakieś wydarzenie kulturalne można iść. To trochę mi się nie chce zapinać przez to zepsucie. O, jest. Także coś takiego. Patrzcie, jakie to jest cudne. Złote cudeńko dostałam od mamy. Moja mama dostała to chyba w Anglii. A już tak szczerze powiem Wam, że nie pamiętam. Spróbuję to przesunąć i Wam teraz pokazać trochę tej biżuterii vintage, z której część powędruje do sklepu, nawet taka większa część. To są moje perły, które dostałam od mamy. Niestety jedne się już urwały, bo już trochę sparciały sznurek i byłam w nich na scenie, występowałam do takiej sukni z dawnych lat i no niestety mi się urwały, ale bardzo fajne. Chyba to są słodkowodne perły. Raczej na pewno, bo są bardzo ciężkie i takie nieregularne. Długi taki sznur pereł. Tu mam drugie perełki, takie już bardziej zwykłe. To są sztuczne perełki, ale bardzo ładnie wyglądają i są długie. Można je okręcić dwa razy wokół... O, tutaj coś brudnego jest. Dwa razy wokół szyi. Także fajne też. Następnie pokażę Wam zestaw z kości. Taki kościany zestaw, ale bardzo pięknie rzeźbiony. I będzie to naprawdę spektakularny zestaw. Zobaczcie. Tutaj mamy naszyjnik i ten naszyjnik jest taki jakby rzeźbiony w takie kwiaty jakby. Tak to wygląda. Nawet nie będę tego rozpinać, pokażę Wam w ten sposób. Prześliczne to jest. Tak to wygląda. Taki kolor ekri, kremowy, dosłownie jak kości słoniowej kolorze. Mi się wydaje, że to jest kość słoniowa, chociaż mama twierdzi, że ciocia jej mówi, że to jest kość bawola jakaś. Ale kolor wskazywałby bardziej na kość, przynajmniej tej bransoletki, na kość słoniową. Bransoletka jest do kompletu, też ma takie piękne kwiatki. No, bardzo, bardzo piękny komplet i do tego są kolczyki również właśnie z takimi różami. Piękna rzecz, naprawdę bardzo piękna rzecz. A aż zastanawiam się, czy to wydawać, czy sobie zostawić. Poradźcie mi. Czy sprzedawać, czy zostawiać, czy zostawać. No i teraz mam całą skrzynkę biżuterii. Skrzynka biżuterii. Najpierw pokażę Wam klipsy, bo mam dużo klipsów. I te klipsy będą do sklepu, bo ja nie noszę. I mam klientki, które chcą właśnie klipsy w sklepie, bo nie noszą kolczyków. I mam duży wybór tych klipsów. Zobaczcie, naprawdę są bardzo, bardzo ładne. Tutaj są dwie pary takich błyszczących. Jedne są z czerwonym oczkiem, a drugie są takie klasyczne, bardzo jakby jabłonek. Może to nawet jest jabłonek. To oczywiście ta plakietka to w ogóle nie jest z tego. To jest jakiś zupełnie przypadkowy kartonik. Fashion earrings tam pisze. To nie są ani earrings, ani fashion, tylko właśnie takie vintage klipsy. Te z czerwonym oczkiem są przepiękne. Wyglądają jak takie kolczyki eleganckie. Ale te drugie też są śliczne. Takie też bardzo, bardzo klasyczne. Wszystkie to są klipsy vintage. Tu mam też takie vintage klipsiki z perłami. Bardzo fajne. Bardzo ładne.
perłowe klipsiki. Tu są też przesłodkie, bardzo ciężkie, metalowe i wyglądają jakby były z... Boże, jak się ten kamień nazywa? Zaraz sobie przypomnę. Albo napiszę Wam na ekranie. Oczywiście, jak sobie trzeba coś przypomnieć, to nie pamiętam. Tu jest srebrny pierścionek, właśnie jest dokładnie hematyt. Z hematytem. Bodajże hematyt. Taki bardzo nowoczesny w kształcie piramidy, srebrny pierścionek z hematytem. Bardzo ciekawie to wygląda. Zobaczmy, czy uda mi się to włożyć na mój palec. Na mój palec, ja mam za duży, mi pasuje tylko na ten wskazujący. Ale bardzo ciekawy, nowoczesny kształt. Ciężki hematyt i dużo srebra. Tutaj mamy właśnie, właśnie mi się wydaje, że to są takie hematyty szlifowane. Mikrohematyty i srebro, nie srebro, chyba to nie jest srebro, ale bardzo ładne klipsy, bardzo ciężkie klipsy, więc to nie jest jakieś dziadostwo z sieciówy, tylko fajnie zrobione, bardzo stylowe klipsiki. Naprawdę ciężkie, są takie, mają swoją wagę i są pięknie zdobione. Tak, to są jedne, a nie jedne, bo mam dużo takich. Pokażę Wam teraz tutaj na tym papierku. Tutaj mam przyczepione jedne, też takie same, z tymi hematytami w srebrnym kolorze i są piękne też. Wyglądają jak z okresu właśnie Art Deco, czy secesyjne nawet. Nie ma tu żadnych pieczątek, a jeszcze będę to oglądać pod mikroskopem, ale chyba to nie są srebrne, wydaje mi się. Tylko po prostu są, albo ze stali są po prostu. Ale bardzo, bardzo ładne są. Bardzo ładny kształt mają. I te wcześniejsze duże. I tu mam jeszcze takie śmieszne z czernią. Mają bardzo ładny kamień i takie czarne obwódki, takie jakby... Czarne kwiaty to są, coś takiego. Też całkiem fajne. A tu są takie typowo vintage, z takimi jakby kamieniami w kształcie rubinów. O. W kolorze rubinów, Boże, co ja mówię. Też bardzo fajnie, bardzo ładnie wyglądają. Staram się Wam to pokazać w innym świetle trochę. O, teraz widać bardzo ładnie. Mhm. Super. Przepięknie. Kochani, pierścionek. Pierścionek, który ma jakieś pieczątki, więc też jest do sprawdzenia, czy to jest srebro pozłacane, czy co to jest. W każdym razie bardzo ciekawy pierścień. Bardzo duży i bardzo ciężki pierścień. Tu mam pojedynczy klips, który z tego można zrobić przypinkę, bo jest bardzo ciekawy. Też taki designerski w stylu lat 60. Nawet 70. może. Tutaj mam naszyjnik, który prawdopodobnie jest, to jest też prawdopodobnie właśnie z lat 70., być może z Cepeli. Tak wygląda. Ma też bardzo ciekawe detale i prawdopodobnie to są bursztyny. Ciekawie zrobiony z takim grubym tym. Może tak się uda w całości. Bardzo ciekawy, taki cepeliowski trochę w stylu. Naszyjnik z kamieniami. Tu Wam pokażę, odsunę to troszkę. Naszyjnik, nie wiem jakie to kamienie, czy to są agaty, czy to jest jakiś inny minerał. Jeśli znacie się tak dobrze na minerałach, to możecie mi powiedzieć, co to jest. W każdym razie to jest naturalny kamień i ma piękne te ozdoby takie pomiędzy, w stylu takim celtyckim jakby. Bardzo ładne, naprawdę, zobaczcie, takie, no dokładnie, mi się to kojarzy z Celtami, z Wikingami, takie właśnie mam jakby pomiędzy kamieniami ozdoby. W każdym razie piękny naszyjnik z kamieni, taki stalowo-szarym kolorze, bardzo ciężki, bardzo chłodny, to jest super w dotyku, naprawdę, bardzo fajny. No i słuchajcie, tutaj jest zagwozdka. Prawdopodobnie przepiękne bursztyny. Nie jest to plastik, bo każdy z tych kamieni ma inny kolor, inne wybarwienie i inny układ tych rysów, więc jest to naturalny bursztyn. Zobaczcie, jaki piękny naszyjnik, jaki długi, szlifowany.
aż się biję z myślami, czego sprzedać, ale jest bardzo długi, słuchajcie, on jest, nie wiem, czy mi się uda pokazać Wam do lustra, może mi się uda, jak długi jest, jak się go założy. O, zobaczcie, tutaj chyba lepiej będzie widać, jest, aż do, prawie do pępka sięga, przepiękny. No po prostu taki bursztyn, jak się patrzy, szlifowany. Bardzo duży, to jest naprawdę na taką większą osobę, bo nawet dla mnie ta biżuteria jest nieco za duża. Nieproporcjonalnie duża jest. Słuchajcie, mam urwany niestety jeden taki naszyjniczek. Bardzo ładny z jabłoneksu, ale urwany. Można by go próbować naprawiać. Ale tu mam jeszcze piękną rzecz na wieczór. Wieczorowy naszyjnik z takimi też ozdobnymi tu... Vintage oczywiście. Z zawieszkami. I zobaczcie, to są te przepiękne szklane kryształy. O, które się tak niesamowicie mienią w świetle. No, boskie są, po prostu boskie. Także taki potrójny kryształowy naszyjnik. Może pokażę Wam to jeszcze, jak się uda. No takie skarby mam do sklepu. Ostatnio sprzedałam fajny naszyjnik z jabłoneksu, taki różowy. I o. Piękne, ciężkie, kryształowe, szklane kryształy. Jakościowe. Przepiękna rzecz. Takie skarby i zdobycze. Moi drodzy, na dzisiaj to już tyle. Dzięki za uwagę. Jest dalej przepiękna pogoda. Zobaczcie, jak słońce tam świeci. Także żegnam się z Wami i zabieram się, jak widzicie, do składania tego filmu. Może jeszcze mi się uda dzisiaj wstawić. Jeśli jest wtorek, pod wieczór, to znaczy, że udało się. Cześć, kochani. Bye, bye.